jak można się podzielić takim spojrzeniem krótkim na te trzy pontyfikaty, ale jeśli chodzi o trzech różnych papieży. O trzech różnych papieży. Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek. No bo to jest tak naprawdę, że każdy jest inny. No, Jana Pawła II znałam. W takim sensie, jeśli można powiedzieć, że znałam nie tylko z przekazów telewizyjnych, ale także osobiście, albowiem miałam z nim kontakt jako premier, kiedy składałam oficjalną wizytę i miałam długą rozmowę z Janem Pawłem II, wtedy w zupełnie innym jego stanie zdrowia, energii. Do dzisiaj pamiętam, jak szłam złożyć wizyty, jak Jan Paweł II oczekiwał mnie w drzwiach, żeby wejść do jego biblioteki. Także to była zupełnie inna sytuacja. Natomiast wydaje mi się, i to jest moje przekonanie, że jechałam do Jana Pawła II, papieża, który rzeczywiście w istotny sposób zrewolucjonizował to, z czym mieliśmy do tej pory do czynienia, zwłaszcza na arenie międzynarodowej. On wprowadził zupełnie nowy język do dyskursu międzynarodowego. Wprowadził przede wszystkim wyraźny sposób, nowoczesny, Stolicę Apostolską na forum dyskusji międzynarodowej. To za jego czasów powiększyła się w sposób istotny ilość ambasad przy Stolicy Apostolskiej. Bo wiele państw myślało prawdopodobnie tak jak u nas wielu, właściwie po co nam ambasada przy Stolicy Apostolskiej, mamy ambasadę w Rzymie, po co jeszcze druga. Działalność, aktywność Jana Pawła II na arenie międzynarodowej pokazała, że placówka przy Stolicy Apostolskiej jest potrzebna i wtedy zaczęły kolejne państwa zawiązywać relacje dyplomatyczne na poziomie ambasady. Równocześnie on miał, to w każdym kontakcie z nim można było widzieć, pewną profetyczną wizję. Dookreślił te cele działania Stolicy Apostolskiej. Pootwierał szereg drzwi. Następny papież, Benedykt, określa się jako papież profesor. Jan Paweł II też był profesor, ale jednak jego funkcjonowanie na arenie międzynarodowej nie sytuowało go w roli profesora. Natomiast Benedykt był oceniany jako profesor, bo on zawsze każde swoje wystąpienie miał takim zamkniętym wykładem. W gruncie rzeczy to był wykład i on czasami nawet miał pewne wykłady oparte na analizie historycznej, na analizie zdarzeń. Jakby nie do końca biorąc czasami pod uwagę nawet, że przemawia właśnie też jako sui generis, swoistej roli polityk, będąc papieżem i szefem kościoła katolickiego. Pamiętamy tę dyskusję, która wyniknęła wtedy w związku z wystąpieniem Niemiec o ocenę islamu. Także to były, takie było jego, tak bym go oceniała. Równocześnie, gdy chodzi o papieża Benedykta, to te wszystkie opisy, które mogliśmy spotykać w prasie, że to pancerny kardynał, że to twardy kardynał, one nie miały nic wspólnego z jego osobowością. Był to niezwykle miękki człowiek, bym powiedziała, w sensie takim sympatycznym, uprzejmy. Pierwsze moje spotkania z nim miały miejsce, kiedy jak przyjechałam do Watykanu, składałam wizyty szefom dekasterii i siedziałam obok kardynała Ratzingera w jego gabinecie i rozmawialiśmy o różnych kwestiach współczesnego świata. I on był zawsze taki, sprawia wrażenie takiego, takiej jakby pewnej nieśmiałości, wstrzemięźliwości. Dlatego nie mogłam ocenić i zrozumieć, dlaczego ta ocena kardynał pancerny się wzięła. Czasami się przyczepia pewne łatki, bo wynikają ze stereotypów, prawda? Był z Niemiec, to musi być pancerny. A to nie zawsze tak jest, że można takimi ocenami określać. I potem przyszedł papież Bergoglio i muszę powiedzieć, że tu znowu różniłam się w ocenie z dziennikarzami, bo dziennikarze zaraz przydali papieżowi Bergoglio przydomek papież uśmiechu. Ten papież nie miał nic z uśmiechem do czynienia w życiu codziennym. Ten papież był papieżem groźnym. W momencie, kiedy został wybrany, on miał taką twarz południowoamerykańską. Ja miałam takiego właśnie kolegę Hiszpana, który był niezwykle miły, sympatyczny, ale on był zawsze groźny. I ja miałam wrażenie, jak widzę papieża, że widzę tego naszego kolegę Javiera, którego bardzośmy lubili, ale on nigdy nie miał tego uśmiechu.
I tutaj się okazało, że papież Franciszek, papież Bergoglio, jest papieżem pełnym siły, o wyraźnych, ja bym tak nazwała, cechach autorytarnych. On rzeczywiście, jak to nazwał, kiedyś mi powiedział George Weigel, mówi, słuchaj, weź pod uwagę, że to jest jeden z najbardziej autorytarnych papieży w ostatnim okresie. Można takiego wrażenia nie mieć, ale czasami w pewnych jego reakcjach i decyzjach można było takie wrażenie odnieść. Natomiast w reakcjach takich personalnych był niezwykle miły i właśnie w reakcjach personalnych, jak się uśmiechał, to miał piękny uśmiech i prawdopodobnie dziennikarze właśnie wtedy robili mu te zdjęcia, bo on wtedy wyglądał niezwykle sympatycznie i miło, ale na co dzień jest, ja bym powiedziała, takim dosyć zdecydowanym, mocnym papieżem.